Siemacie ludzie. Środa, minęła 19:00, zatem pora na żużlowe pogaduchy po bandzie. A cóż dzisiaj? No dzisiaj postanowiłem sobie awansować do kadry żużlowej Polskiego Związku Motorowego, ale nie jako zawodnik ścigający się na torze, tylko jako żurnalista. A żeby spełnić kryteria, motto życiowe, którego treść widzicie na ekranie. Zatem, jeżeli komukolwiek przyszłoby do głowy teraz użyć określenia nazywającego miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, albo też użyć nazwy męskiego narządu rozrodczego, to niech uważa, bo ktokolwiek powie dzisiaj, w trakcie tego odcinka, słowo powszechnie uważane za obelżywe, temu bozia język upi. No, to skoro już awansowałem do kadry, to możemy zaczynać. Na początek tradycyjnie Snickers. Snickers międzynarodowy. Międzynarodowy, bo dla federacji wymyślającej coraz to nowe koszty, niewiele mające wspólnego z uzasadnieniem, jakiego federacja używa, by je wprowadzić. O cóż tym razem chodzi? Ano o limitery obrotów. Zanim jeszcze wprowadzono, już kazano zawodnikom zaopatrzyć się w takie instrumenta, no to okazało się, że jeden z dwóch producentów zbankrutował. I to ten, który produkował lepsze limitery, bo takie, które po osiągnięciu wyznaczonej liczby obrotów nie odcinają pracy silnika, tylko pozwalają mu pracować nadal, tyle że ze zmniejszonymi obrotami. No i ten lepszy zbankrutował, pozostał ten, przy którego limiterach silnik odcina się i przestaje pracować. Z jednej strony w zasadzie nie powinno to mieć znaczenia, bowiem limit obrotów wyznaczono na 15 tysięcy, a żużlowe motocykle pracują na obrotach rzędu 10 tysięcy przeciętnie. Przy starcie może być mały kłopot, ale nawet ci, którzy jadą z pełnego gazu, to jest między 12 a 13 tysięcy obrotów. Zatem nie powinno mieć znaczenia, jeżeli chodzi o samą jazdę. Ma natomiast znaczenie, jeżeli chodzi o finanse. I to kolejny genialny pomysł wprowadzony przez FIM. Wcześniej były awantury o łyse opony i zakaz rękodzieła przy nacinaniu, potem o nieprzelotowe tłumiki, które działały trochę jak Janek Kos w pierwszym odcinku Czterech Pancernych, kiedy to zapchał szmatą rurę wydechową w samochodzie Wichury i ten nie mógł odpalić. Gdyby piłował bardziej, to silnik mógłby rozsadzić. Potem jeszcze wymyślono deflektory sprawiające, że kumuluje się szpryca i sprawia, że atakujący od zewnętrznej praktycznie staje w miejscu. Czyli też wynalazek o przydatności, umówmy się, takiej sobie. W zasadzie z tych wszystkich cudów, które w ostatnim czasie wymyślono, sprawdzają się jedynie dmuchawce. Dmuchane bandy, które są regularnie modyfikowane, poprawiane. Najnowsza wersja ma sprawić, że zawodnik nie będzie wjeżdżał pod dmuchawca i kończył uduszony przez też bandę pod samym ogrodzeniem. Zatem tu zgoda. Pomysł zacny, pomysł się sprawdza. Ale w pozostałych przypadkach to jedynie generowanie kosztów. W ostatnim naszym podcaście po bandzie zaprezentował się Piotr Żyto, były już trener rybnickich rekinów. Opowiadał o planach na ten sezon, ale opowiadał też o kulisach rozstania z rekinami. Warto posłuchać, nie będę opowiadał, nie chcę się narażać na komentarze, że albo to sprzyjam, albo to krytykuję bez powodu. Zatem posłuchajcie jednej ze stron tylko tej sprawy, a żeby wyrobić sobie opinię, przypominam i
i bardzo nalegam, by zawsze wysłuchiwać racji obu stron, a jeśli ta druga nie chce mówić, to po prostu opierać się na oficjalnych komunikatach. Drugi rok jako po bandzie będziemy współpracowali z Martinem Waculikiem, a to oznacza, że obu stronom chyba się po prostu opłacało. Z Gdańska odszedł Krystian Plech, no i tłumaczenia decyzji tyleż ubrane w piękne słowa, co trochę banalne i trochę złudne i trochę chyba nie do końca prawdziwe. Z jednej strony Krystian Plech opowiada, że szanuje dorobek swojego nazwiska, swojego ojca, a z drugiej strony zwykle w takich przypadkach, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o to samo. Niedawno urodziny obchodził Wojtek Załuski, jeden z ostatnich rycerzy romantycznego Speedwaya. Wojtula to była i jest barwna postać, a mnie przy tej okazji nasunęła się taka refleksja. Wojtula słynął z tego, że po meczu potrafił sobie zapalić fajeczkę, wysączyć piweczko, poopowiadać, pogadać. Gdyby teraz miał startować i gdyby teraz miał trafić do kadry, to by do niej nie trafił albo naraziłby się na zawieszenie. Jeżeli wszystko, co związane z reprezentacją Polski będzie takie ugrzecznione, takie harcerskie, to skąd na Boga weźmiemy rogatych kozaków? No i wreszcie bomba. Po 5 latach Polski Związek Motorowy przegrał w sądzie batalię o zwrot za bilety wstępu na Grand Prix Polski na Narodowym. To było to słynne pożegnanie Tomka Goloba. No i cóż, 5 lat, sporo, ale wreszcie wyrok i to wyrok korzystny dla grupy, a oczywiście prawo złożenia apelacji. No i jak sądzę, z tego prawa skrzętnie i skwapliwie skorzysta. Ale skoro pierwsza instancja podzieliła już rację kibiców, no to niewykluczone, że w kolejnych zakończy się podobnie, tyle tylko, że trzeba będzie jeszcze parę czy paręnaście miesięcy poczekać. W ubiegłym tygodniu, jako ciekawostkę, zaprezentowałem żużlowe karty z początku lat 90. ubiegłego wieku. Teraz przy okazji remontu sypialni wpadła mi w ręce jeszcze jedna fajna pamiątka. Szczególnie fajna pewnie dla kibiców z Grudziądza. Spójrzcie na to. Kunterstyn Roleski, Billy Hemil, Robert Dados, Jacek Rępała, Stefan Dano, dalej Grzesiu Knap, Paweł Staszek, Wiesiu Ośkiewicz, Piotr Markuszewski, Matej Ferian, Niklas Klingberg. Teoretycznie to kalendarz jak te współczesne, ale różni się od tych współczesnych jednym istotnym elementem. Ale różni się od tych współczesnych jednym istotnym elementem. Otóż zamiast poszczególnych miesięcy, dat i dni, w tym kalendarzu można zobaczyć terminarz rozgrywek z uwzględnieniem meczów Grudziąckiego Klubu Motorowego. 99 rok, 21 lat temu, w niezłym stanie. No i do przemyślenia koncepcja dla PR-owców, marketingowców i grafików komputerowych współcześnie pracujących w klubach. Czy nie warto pomyśleć, by wrócić do koncepcji umieszczania terminarza rozgrywek zamiast po prostu kalendarza w tego typu pamiątkach? No a teraz już pora na gościa, a gościem dzisiaj Mateusz Szczepaniak. Taki trochę żużlowy turysta, powiedziałbym, bo od 2003 roku, kiedy zaczynał, zwiedził już co najmniej kilka ośrodków żużlowych w Polsce. Pewnie będzie miał sporo refleksji. Rakowski, jesteśmy już na antenie. Witam, dobry wieczór. Mateusz, zaczynałeś w roku
2003, a potem zwiedzałeś kilka przynajmniej ośrodków. Częstochowa, Bydgoszcz, Poznań, Kraków niedawno. Samych zawodników współzależne historie. No na pewno duże znaczenie ma otoczenie zawodnika, klimat w drużynie. To jest na przestrzeni tych lat w moim odczuciu bardzo ważne. Relacje między zawodnikami w drużynie i między kierującymi klubem. No myślę, że w przestrzeni tych lat było różnie. Czasami było fajnie, czasami było mniej fajnie, gdzie na treningach była walka i mało rozmów z kolegami, więcej można było się traktować jako rywale, a nie koledzy z drużyny. No ale na przestrzeni lat to się zmienia i teraz też, że tak powiem, coraz większe znaczenie ma to, co się dzieje dookoła i wszystko idzie bardziej w profesjonalną stronę, bo jeszcze w tym 2003 roku może aż tak to nie wyglądało jak teraz, ale właśnie w tym kierunku zaczęło to iść. Mateusz, zacznijmy od najdawniejszej historii. W przedszkolu wypluwałeś kaszkę manną, nie chciałeś leżakować, potem w szkole wiązałeś dziewczynkom trampki przed WF-em, ciągnąłeś je za warkocze i ciągle były z tobą kłopoty. Aż tak chyba nie było. No coś tam się działo za dzieciaka, na pewno nie byłem spokojny, nie byłem bardzo grzeczny, ale aż tak źle nie było, żeby były ze mną jakieś duże problemy. Czyli miałeś świadectwo z paskiem, wzorowe zachowanie i należałeś do harcerstwa. To harcerstwo może nie, ale gdzieś tam jakiś pasek się zdarzył. I to nie od taty w nagrodę za świadectwo, tylko dosyć gorąco. Odszedł najpierw po sezonie Piotr Żyto. W jego miejsce miał przyjść jego imiennik Piotr Świderski, ale w ostatnich dniach okazało się, że nie porozumiał się z prezesem. Teraz z kolei kulują media, że trenerem ma być Lech Kędziora, że ma trafić do was z Łodzi. Jak to wpływa na drużynę, na ciebie konkretnie? Jesteś już na ta niepewność, jakoś odbijają się na was zawodnikach? Znaczy atmosfera, no tak jak mówię, jest potrzebna, ale w sezonie, zimą koncentrujemy się na tych przygotowaniach sami i dopinamy wszystko, trenujemy fizycznie, kompletujemy sprzęt i szykujemy w 100% się do sezonu, ale to tak jak mówię, głównie sami to robimy. No jeszcze 2-3 tygodnie i wtedy będzie potrzebna ta atmosfera w drużynie i w zespole. No tak ostatnio się dzieje w Rybniku. Ciężko mi też cokolwiek mówić na ten temat. Na pewno to są głównie sprawy, które były między prezesem a Piotrkiem Świderskim. No, w piątek się okaże, kto będzie trenerem i myślę, że to nie będzie też złe rozwiązanie. Ty już wiesz, jak się domyślam. No powiem szczerze, że nie do końca, ale w piątek wszyscy będą wiedzieć. Rozumiem. Mateusz, przed Rybnikiem przygoda w Krakowie u prezesa Sadzikowskiego. No i do tej pory spore należności do odzyskania. Sportowo wspominam ten czas dobrze. Te drugie sprawy już się tak nie układały. No i tutaj od razu pytanie o tak zwane licencje nadzorowane. Kraków taką licencję otrzymał, skutkiem tejże pogłębienie zadłużenia i ostatecznie nawet trudno zgadnąć, czy upadek klubu, czy no prezes się schował, nie odbiera telefonu, więc nie wiadomo, na jakim etapie formalnym jest w tej chwili Wanda. Twoim zdaniem jest sens, jeśli widać, że klub upada, na siłę ten ośrodek trzymać, a potem nie pomagać choćby zawodnikom w odzyskaniu należności? Czy powinien istnieć wzorem NBA taki? Myślę, że świat żużlowy jest
zbyt małym, żeby był taki fundusz, jeśli chodzi o takie wypłaty, ale na pewno to też pomogło tym zawodnikom z drugiej ligi, czy też z pierwszej, bo często się tak dzieje, że nie zawsze otrzymują te swoje wynagrodzenia. No tak było w Krakowie i czy to jest sens, te licencje nadzorowane? No myślę, że szansa dla klubów powinna być na rozwiązywanie swoich problemów, na wyjście z tych długów, ale myślę, że ten nadzór powinien być troszeczkę inny. Nie tak, że zimą jest przyznana licencja nadzorowana i dopiero w sezonie jest kolejny nadzór. Myślę, że to powinno być bardziej harmonogram tych spłat, tego wyjścia z tych problemów przejrzysty i to powinno być udokumentowane jakimiś umowami. Myślę, że powinno iść w tą stronę i ten nadzór powinien być systematycznie w ciągu sezonu sprawdzany, jak wyglądają finanse klubu i czy idzie to w tą stronę, jaką klub obiecał zimą, więc no myślę, że szansę klub powinien dostać problemami, bo to też zamknąć klub i długi przepadają, to też nie do końca jest myślę fair w stosunku do zawodników, zawsze jakaś ta szansa będzie, no ale żeby nie narastały nowe długi i nie potęgowało się to jeszcze bardziej, bo ten nadzór powinien być inny. Mateusz, kolejna kwestia. Przed nadchodzącym sezonem twój obecny klub Rybnik, podobnie jak Beniaminkowie w poprzednich latach, Lublin rok temu, Tarnów i tak dalej, na papierze nie wygląda zbyt bogato. Są chłopacy obcokrajowcy, tacy, mówiąc ogólnie, niechciani w innych ośrodkach. Jest zestaw krajowych seniorów bez większych doświadczeń na torach ekstraligowych. Ciebie to też w jakimś stopniu dotyczy. No i juniorzy, którzy mieli kłopot z punktowaniem na poziomie z pierwszej ligi. Na papierze nie wygląda to dobrze. Ja rozumiem, że są ambicje sportowe, że nikt nie chce poddawać się, wywieszać białej flagi. To wszystko jasne, ale zmierzam do czegoś innego. Masz jakiś pomysł, jak sprawić, żeby wyrównać siły poszczególnych drużyn, żeby ta ekstraliga nie zamykała się we własnym sosie, nie była coraz bardziej hermetyczna? Oj, ciężkie pytanie, bo są nieraz te zmiany i nie zawsze to wychodzi tak, jak powinno. Trudne pytanie, czy co tu zmienić, żeby była mniej hermetyczna. KSM nie wiem, czy by to spowodował. No o to właśnie miałem pytać, bo lansuje te koncepcje szczególnie prezes Świącik z Częstochowy, ale nie w takiej formie, jaka obowiązywała kilka lat temu, tylko w wersji liczenia średniej z 5 ostatnich sezonów. No być może by to spowodowało właśnie to wyrównanie tych drużyn. Aczkolwiek no, póki nie będzie tych zmian i tych prób, to wtedy się dopiero przekonamy, bo gdybać się każdy z nas może mieć setki pomysłów, co zrobić, żeby było lepiej, a jak wiemy, życie i różne rzeczy weryfikuje czas i te próby. Być może ten KSM byłby, wiemy życie i różne rzeczy weryfikuje czas i te próby. Być może ten KSM byłby sprawiedliwy, ale to też te zasady liczenia tego z 5 lat są odpowiednie. Możliwe, że bardziej niż jednego roku, aczkolwiek. No tutaj mówię, no to jest sprawami, bo my możemy tutaj wymyślać różne historie, a życie weryfikuje i pokazuje, że nie zawsze też w przeszłości te KSM-y były sprawiedliwe i te drużyny. I tak troszeczkę ta ekstraliga była zamknięta, bo składy praktycznie, zawodnicy byli sami, tylko wymieszało się to bardziej między drużynami, ale mam nadzieję, że my ją z Rybnikiem w tym roku otworzymy.
Mateusz, to oczywiste, zawsze Beniaminek ma nadzieję, że się utrzyma, ale trwają dyskusje oprócz KSM-u jeszcze szerzej, a to pojawiają się pomysły, by Ekstraligę poszerzyć i w ten sposób raz troszkę wyrównać siły przy udziale KSM-u, jednocześnie dając szansę klubom, by miały moment na odrobienie ewentualnych nieprzewidzianych strat, choćby spowodowanych jakąś kontuzję, koncepcję. Takie właśnie, by ułatwić życie de facto Beniaminkom. Ale tak czy siak wszystko sprowadza się do tego, że nie ma napływu świeżej krwi, że brakuje zawodników. Masz pogląd, pomysł, z czego to się bierze, z czego to wynika? Kluby szkolą na sztukę. No tak, na pewno szkolą na sztukę i ten moment przejścia juniora w wiek seniora jest najtrudniejszy, bo tam go przechodziłem i wiem, że to nie jest ten moment przejścia juniora w wiek seniora jest najtrudniejszy, bo tam go przechodziłem i wiem, że to nie jest łatwe. Tak, kilku zawodników, którzy przechodzą ten wiek juniora, na pewno gdzieś tam ma szansę zostać czy w Ekstralidze, ale to jest mała, bardzo mała ilość i mają szansę już z tych wyników juniorskich pokazać, że są w stanie zdobywać punkty, ale ta pozostała część tych zawodników gdzieś tam próbuje swoich sił w drugiej lidze, w pierwszej lidze, rzadziej, przeważnie w tej drugiej lidze. A tak jak mówiliśmy wcześniej, te kluby nie do końca są wypłacalne i taki zawodnik ma ciężko wejść ten wiek seniora i utrzymać się na odpowiednim poziomie, a bardziej iść do przodu, żeby gdzieś tam w przyszłości wrócić do pierwszej ligi czy tam do Ekstraligi. To nie jest takie proste z punktu widzenia zawodnika, bo te koszty są coraz większe z sezonu na sezon. Na sprzęt i ten sprzęt też się wyrównuje, każdy inwestuje gdzieś tam te pieniądze, ma sponsorów, a taki junior po średnim wieku juniora, powiedzmy tak sobie, że ciężko ma znaleźć sponsorów, żeby przetrwać i żeby iść do przodu. Na pewno może ta druga liga powinna być bardziej kierowana w tym kierunku, żeby było więcej tych Polaków, mniej sytuacji dla Polaków, żeby Nie wiem, czy pamiętasz, przepraszam, że ci przerwę, ale w chwili, kiedy pojawiły się te mocarstwowe zapędy i drugą ligę tworzono, dzieląc na trzy klasy rozgrywkowe polski żużel, to w myśl twórców tego podziału, druga liga miała być przeznaczona właśnie dla juniorów, polskich juniorów i tych pośród seniorów, którzy nie znaleźli miejsca w dotychczasowych klubach. Wtedy to była inna sytuacja, bo zawodników było mnóstwo, ale już praktycznie od początku to się nie sprawdzało. Pytanie dlaczego? W przykładzie Unii Leszno, gdzie ma ten zespół w Rawiczu, gdzie młodzi mogą się rozjeździć i też dla tych drugich zawodników jest miejsce w składzie. Na pewno Bartek Smektała skończył wiek juniora, ale Leszno już tam ma Schlauberbacha, gdzie na pewno on będzie w stanie powalczyć o punkty w Ekstralidze. Są inni, ale tak jak mówię, to ja mogę też gdybać i nie jestem osobą decyzyjną, żeby takie decyzje podejmować i komuś gdzieś tam coś polecać. Mateusz, za tobą 2 lata w Rybniku, ale tyś jego rol w Rybniku se nie pobierz. Ja jestem Goro, jest. Tak, ja jestem Goro, ale coś tam pogwarzę i już rozumiem. No to zaraz sprawdzimy. A Moblik to co? Moblik? Oj, to nie wiem, to nie wiem. No to Joanną Bartel. No i tam taka tytułowa piosenka na początku szła. Moblikiem se jada na szichta. To jest taki motorek, komarek. My Mobliki odstawiamy i teraz musimy mieć motory żużlowe w tym roku. Na cross Moblik się nie nada pewnie. No nie, pewnie nie. A szpil? Taka szpila bez A na końcu, szpil? Oj, to mnie nie zaskakujesz, no, nie słyszałem tego.
określenia. No szpil to tyle co mecz, to tak z niemieckiego bardziej, szpil tak, dzień meczowy. Gra, no tak, tam jest dużo, dużo słów z niemieckiego, gdzie można połączyć w miarę znaczenia. Mateusz, to ja mam dla ciebie taką propozycję. Przy okazji dobra muza, bo ciężkie brzmienie. Kapela nazywa się Oberschleisen i oni jadą takiego, no powiedzmy speed metal, ale śląską gwarą. Teksty są czytelne, sporo można zapamiętać. No to na pewno odpalę na YouTubie i przesłucham. A na co dzień preferujesz metal, czy raczej Zenek Martyniuk? Nie, metal. Gitara i metal, czy tam mocny rock. Na pewno to mnie jara i nakręca. Próbowałeś sam? No mam gitarę akustyczną, mam gitarę elektryczną. Próbowałem gdzieś tam troszkę się uczyłem z kolegami, czy nawet byłem na kilku lekcjach, ale to też wymaga dużo praktyki i treningu. Czyli dziewczyny wyrywałeś nie na żużel, tylko na długie włosy i gitarę. Oj, długich włosów zawsze mi brakowało, a gitara stała, a nigdy nikomu nie grałem. Aż tak nie umiem, żeby komuś imponować grą gitarą. No ale opowiedzieć można, to nikt nie musi weryfikować. No, tak, teraz nie mogę, coś mi ręka boli, ale wymiatam. Mateusz, parkingu Nicky Pedersen nie byłby twoim idolem. Raczej jesteś człowiekiem, któremu chaos, nerwy, szaleństwo są obce. Analizujesz krytycznie, spokojnie i starasz się wyciągać wnioski. No dokładnie. Po przegranym biegu, tam po błędach czy czymś podobnym wjeżdżam i wolę usiąść w ciszy, przemyśleć sprawę i też są nerwy, ale staram się utrzymać je w sobie, żeby wyciągnąć jakieś wnioski pozytywne, a nie rzucać kaskiem, kopać skrzynki, bo myślę, że no ja jestem taką osobą, że mi to nic nie da. Twój starszy brat Michał ma kontrakt warszawski. Liczy na propozycję z Wrocławia, czy bardziej już jest skłonny myśleć o ewentualnie pomocy w teamie, a nie o startach? Znaczy nie, Michał na pewno będzie startował. Wrocław, no tam jest jeszcze sprawa z Maxem, więc to nie ma co mówić na ten temat, bo to musimy też poczekać. Myślę, że Michał jeszcze gdzieś pojeździ, jeszcze dobrze pojeździ, bo wie, że go na to stać, jest dobrze przygotowany. Na pewno ten poprzedni sezon miał zły i źle trafił do klubu, więc teraz jest zmobilizowany i myślę, że jeszcze pokaże dobry żużel. W klanie Szczepaniaków dalej rządzi tata? No tak, zajmuję się tym sprzętem głównie i na jego doświadczeniu bazujemy. I tak, nadal jest z nami i będzie ten sezon. Słuchaj, do tej pory twój największy sukces, takie ukoronowanie kariery, to był 2007 rok, drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów. Teraz już masz nieco ponad 30. Wierzysz, że wzorem polskich skoczków narciarskich najlepsze dopiero przed tobą? No tak, takie jest założenie, tak powinno się myśleć, że ten najlepszy sezon zawsze jest przed nami, więc myślę, że tak i też obserwując te mecze, gdzie kiedyś jeździłem i mam te nagrania, myślę, że u mnie to ewoluuje z czasem i teraz czuję się dużo pewniej na motocyklu i tam widzę po tych nagraniach, że z wiekiem dużo, dużo lepiej i może agresywniej, ale no to doświadczenie u mnie gra główną rolę i myślę, że teraz będzie jeszcze lepiej. A może to trochę tak jak z Michałem w ostatnim sezonie, o czym wspominałeś, bo jak tak przeanalizować tę twoją, w cudzysłowie, turystykę objazdową, to miałeś trochę pecha, bo gdzie nie zacumowałeś, to za chwilę zaczynały się kłopoty organizacyjne. No
tak, no tak jak mówiłem, że to nie jest tak łatwo w żużlu znaleźć klub, który jest stabilny i wypłacalny. Więc na pewno miałem te przygody. Poznań, były problemy z Poznaniem, Ostrów, Kraków i trochę pieniędzy też można powiedzieć, że przepadło, a ciężko jest kontynuować, inwestować w sprzęt, karierę bez tych finansów, gdzie powiedzmy po miesiącu sezonu zaczynają się problemy, nie ma wypłaty, a sprzęt trzeba inwestować i szukać. No i kółko się zamyka. Kółko się zamyka, a zawodnik jest wtedy pozostawiony sam sobie, jest na krytyce i dookoła, a mało kto to rozumie od środka, od drugiej strony, od strony zawodnika, że to wcale nie jest takie proste utrzymać dobrą formę przez cały sezon w klubie, który sobie nie radzi na tam. No i jeszcze nie pomaga federacja, szczególnie ta międzynarodowa, bo jak nie nowe opony, to nowe tłumiki, jak nie nowe tłumiki, to deflektory, jak nie deflektory, to teraz limitery obrotów, a to wszystko kolejne koszty. No tak. Przydatność dyskusyjna, umówmy się. No czytałem, że te nowe zapłony z limiterami miały w założeniu to, żeby było taniej i szukać oszczędności, a nie wiem, czy to się tak sprawdzi, bo już kupując te nowe deski, to one dużo droższe niż te, które były poprzednio. Tym bardziej jedna z tych głównych firm, gdzie są dwie, upada i to też może być za miesiąc, za dwa duży problem w ogóle, żeby mieć te zapłony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, aczkolwiek tak jak mówisz, to są decyzje z góry narzucone, my nie mamy nic do gadania, my tylko mamy jeździć i robić to, co chcemy, to, co musimy robić, a te testy tych sprzętów nie do końca już jeszcze były prowadzone, a one już są prowadzone. A jesteś przekonany, że jako zawodnicy nie macie nic do gadania? Może ta reprezentacja, choćby metanol prowadzony przez cegłę, powinna mieć jakiś taki donoślejszy, jednoznaczny, jednostajny głos? Jest to możliwe w ogóle, żeby się skrzyknąć i wspólnie się, nie wiem, postawić, negocjować? No chciałbym, żeby tak było, żeby przyszedł dzień, jeśli coś będzie nie tak, że wszyscy razem powiemy stop i będziemy konsekwentni, że nikt się nie wyłamie. No były już różne historie, te miejsca reklamowe, to troszeczkę zablokowaliśmy, ale to nie na długo i nie wyszło tak, jak prywatnie bym chciał, żeby to wyglądało. Mam nadzieję, że w niedługim czasie to też się zmieni i będziemy mieć więcej do powiedzenia i będziemy jednością zawodników w żużlu, bo tak jak mówię, nie zawsze to wychodzi tak, jak powinno i tej jedności jednak brakuje, a też, to można powiedzieć, nie ma nas dużo i powinno to być troszeczkę łatwiejsze, a niektórzy patrzą tylko na przez pryzmat swojego interesu, a nie interesu wszystkich zawodników, powiedzmy, w Polsce. Mateusz, ubiegły sezon w Szwecji niezbyt udany, ale z Parami? No, dwójkę razie. Mamy dobry kontakt i tylko trzeba myśleć pozytywnie, bo na pewno, no, powiem szczerze, że Kacper pomógł mi w tym i jakoś to wyszło dobrze, że podpisałem z Lyonem i no, troszeczkę tam w zeszłym roku doświadczenia nabrałem na te tory szwedzkie. Wyniku nie było, bo był bardzo słaby, ale teraz jest nowy rok, nowy dzień, nowy sezon no też jakoś mam podejście inne i czuję, że będzie dobrze. No ale tak, posmakowałeś Szwecji, posmakowałeś wcześniej Premiership, masz skalę porównawczą. Szwecja, Polska podobnie, Anglia inny świat? Czy z perspektywy zawodnika wygląda to inaczej? No Anglia inny świat, aczkolwiek tam no ja powiem szczerze, że nie podpasowały mi te tory. Nie chodzi już o nawierzchnię, tylko o geometrię. Zdecydowanie więcej tam trzeba pojeździć, potrenować, bo jadąc na mecz
pierwszy raz nowe miejsce i stając pod taśmą przez powiedzmy cztery okrążenia jestem w stanie przejechać je dobrze, a nauczyć się tej jazdy to też trzeba lata doświadczeń jazdy, więc na pewno pojeździłem w Anglii, nie wyszło mi tak, jakbym chciał, ale tak jak mówię, już tej Anglii na pewno do Anglii nie wrócę, do Polski, więc myślę, że tutaj się kieruję w tej karierze. Z innej beczki teraz, twoim zdaniem w nowym sezonie na co będzie stać ekipę z rodzinnego Ostrowa? No na pewno mają ekipę dobrą, są tutaj dobrze. No ale trochę geriatryczną, przyznasz. Ja też jeszcze trochę będę geriatryczny. Nie ma to tak mówić, a że pokazuje, że wiek nie ma znaczenia, nie zawsze ma znaczenie, więc mają szansę. Myślę, że do tych playoffów wejść raczej na pewno, a może nawet znowu finał. Mateusz, a w Rydniku przymierzacie się do zakontraktowania Jasona, czy ta ekipa, która jest, pokaże i udowodni, że stać ją na znacznie więcej niż to wynika z papierowych przypuszczeń? Ta ekipa, która jest, pokaże, że nie jesteśmy skazani na pożarcie i myślę, że od pierwszych meczów już będziemy zżyci, rozjeżdżeni na tyle, że będą inni zdziwieni, a kibice Rybnicy zadowoleni. A Kędziora w tym pomoże? Nie wiem, czy będzie Lech Kędziora, jeśli tak, to na pewno pomoże. Mateusz, dziękuję serdecznie za rozmowę. Powodzenia dla ciebie, dla kolegów w nowym sezonie. Szkoda by było ośrodka, który jest przygotowany na Ekstraligę, żeby miał podobnie jak wcześniej Tarnów, jak inni, po prostu polec i potem znowu męczyć się z powtórnym awansem. Może rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie z systemu awansów i spadków, może poszerzenie, może KSM, tak jak rozmawialiśmy. No ale dopóki tego nie ma, dopóki funkcjonuje Ekstraliga w hermetycznym, ośmiozespołowym zestawieniu, to po prostu życzę powodzenia na torze i jak najlepszych wyników, aby ten medal z 2007, z czasów juniorskich, nie był ostatnim i nie był zwieńczeniem kariery. Jeszcze wszystko przed tobą. Tak, jeszcze przede mną, jeszcze przed nami, razem z drużyną z Rybnika. Dziękuję i zrobimy wszystko, żeby pokazać, na co nas stać, a wierzę, że stać nas na naprawdę dużo. I ten Rybnik zasługuje na tą Ekstraligę, więc nie zakładajmy przed sezonem, poczekajmy trochę i trzymajmy kciuki. Tym bardziej, że historia zobowiązuje, przecież na przełomie lat 60., 70. to była potęga. Pamiętasz te czasy tylko z kart historii, jak sądzę. No pamiętam, już trochę historię doznałem rybnickiego żużla, więc Rybnik zasługuje na ten żużel na najwyższym poziomie. Myślę, że razem z prezesem tego dopniemy i do takich wyników, jak były w latach 60. jeszcze sporo brakuje, więc teraz skupmy się na dobrej jeździe, na utrzymaniu drużyny w Ekstralidze i później może będzie jeszcze lepiej. Zatem powodzenia i dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dobranoc. Moi drodzy, tyle Mateusz Szczepaniak, nasz dzisiejszy gość. Człowiek, jak się zorientowaliście, niezwykle poukładany, bardzo rozsądny, bardzo analitycznie podchodzący do swoich startów, do sytuacji klubu, do szans. Zatem, no cóż, realista, nie na pewno z tej samej stajni, co Niki Pedersen, czy inni bardzo emocjonalni zawodnicy, ale facet, który mimo 30 ponad na karku, stopniowo, kroczek po kroczku czyni postępy. I teraz po raz kolejny od czasów juniorskich spróbuje swoich sił w Ekstralidze. Oby z powodzeniem, oby z dobrym skutkiem. A na dzisiaj to wszystko. Przypomnę tylko, że Snickersa, pierwszego historycznego, międzynarodowego, dzisiaj otrzymała Międzynarodowa Federacja za wprowadzenie limiterów obrotów, które
których jeden z dwóch producentów zbankrutował, zanim jeszcze ten przepis na dobre wkroczył i zanim sezon się zaczął. Kolejny punkt podnoszący koszty uprawiania speedwaya przez coraz mniej liczną garstkę zapaleńców. No cóż, przyszły tydzień przyniesie zapewne kolejne sensacje, kolejne spekulacje, kolejne doniesienia. Wtedy także będziemy wiedzieli, czy potwierdzą się przypuszczenia mediów, że to Lech Kędziora zostanie trenerem Rybnika. A jeśli nie on, to zapraszam w kolejną środę od 19:00. Wtedy o tym opowiem. A dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Przemysław Sierakowski.